Michał, właściwie okres przygotowań rozpoczął się w niedzielę, prawie w takim mniej oficjalny sposób, bo było to spotkanie integracyjne w restauracji Portius. Treningi już takie pełną parą od wtorku, ale wakacje były pracowite. Byłeś w Stanach Zjednoczonych na kampie, jednym z kampów, tych kampów było kilka. Ale na jednym z kampów Michaela Harta udało się znaleźć zawodnika, którego trener szukał, ale pewnie też i ty szybko zadecydowałeś, że to może być strzał w dziesiątkę. No tak, tak naprawdę już koniec sezonu i kwiecień, po początek pracy w klubie i tak naprawdę codziennie na telefonie przez kilka godzin budowaliśmy zespół. Zostało nam jedno ogniwo do dodania, tak naprawdę najważniejsze, i tutaj razem z prezesem i z trenerem zdecydowano, żebym to ja był tą osobą, która pojedzie szukać tego zawodnika, ze względu na to, że byłem tam już dwa razy i zwyczajnie wiem, gdzie pójść i kogo i czego szukać. Już w pierwszy dzień kampu Michaela Harta ten chłopak wydał się ciekawym graczem. Razem z moim partnerem, kolegą z klubu, bardzo nam się spodobał i tutaj zdecydowaliśmy się śledzić jego poczynania tak naprawdę do końca kampu, mimo że tych kampów było więcej, trzeba było się przemieszczać, żeby tą bazę graczy zgromadzić i żeby mieć wachlarz wyboru na danych pozycjach. Nie tylko na ten rok, ale i na lata następne. Ale tak, rozmowy już w pierwszy dzień i kontynuacja tych rozmów w kolejne dni i oglądanie kolejnych meczy, w tym All-Star Game, do którego się załapał, spowodował, że materiały z kampu, jak i statystyki czy kontakt z agentem przekazałem trenerowi. Co prawda trener miał jeszcze 3-4 inne opcje, plus 3 opcje od polskich agentów. Natomiast zdecydował się na tego chłopaka. Jest to Miles Raznik z Kentucky, to jest 3 godziny od Atlanty. Cieszę się, że zdecydował się trener na tego chłopaka, ponieważ również to był mój pierwszy wybór. I fajna historia, że to się stało. Już na miejscu podpisaliśmy taki draft umowy, prekontrakt i jak powróciliśmy do domu, to bardzo szybko udało się sfinalizować umowę, z czego jesteśmy bardzo, bardzo zadowoleni. Michał, dość szybko udało się pozyskać też zawodnika na kluczową pozycję, na piątkę, Trzon McBrona, zawodnik, który w chwili, kiedy Sokół Łańcuch zaawansował do Ekstraklasy, był topowym centrem, rok gry w Ekstraklasie z naprawdę mocnymi przeciwnikami, to duży sukces, bo to jedynka, pozycja 1-5 to w koszykówce kluczowa pozycja. Taki był też nasz cel. Tak naprawdę mówisz łatwo, a wcale łatwo nie było. Z Przemkiem już byłem w kontakcie od półtora roku, już rok temu chciałem go bardzo pozyskać, natomiast wiadomo, awans do Ekstraklasy, przedłużona umowa z automatu i tak naprawdę od pół roku męczyłem tego Przemka, żeby przyszedł do Krosna i udało się wymęczyć. Jest to gracz, który osobiście i mi i trenerowi pasował do koncepcji budowania zespołu. Gracz mobilny jak na pozycję numer 5, gracz z przyzwoitym rzutem. Przede wszystkim spokojny i mądry, a takiego gracza nam trzeba, żeby móc walczyć o coś. Bardzo mocny roster, jeśli chodzi o młodzieżowców. Hubert Łałak, wakacje, kadra, występy w kadrze młodzieżowej. Szymek Sobiech, świeżutko po uniwersjadzie, właściwie dzisiaj po południu zameldował się po powrocie z Chin. No i nazwisko pewnie bardziej kojarzone przez pryzmat taty, Aleks Griszczuk. No plus jeszcze młodzi zawodnicy, Klaudiusz Tarnacki i Michał Gomułka. No tak, tak jak powiedziałeś, tutaj gra się toczy trochę w chory sposób, ponieważ ci zawodnicy nie tylko ze względu na umiejętności, a często po prostu na to, że są młodzieżowcami, podnoszą swoje ceny, więc to niestety ten przepis jest dosyć chorym przepisem.
co prawda promują tych graczy do gry na boisku, ale myślę, że oni powinni sami sobie na te minuty zasłużyć. Udało się pozyskać moim zdaniem dwóch, trzech najlepszych młodzieżowców dzisiaj na rynku pierwszoligowym, czyli Huberta Ołaka, przedłużyć, a pozyskać Szymona Sobiecha, z czego się bardzo cieszymy i tak jak powiedziałeś, jest to nasz olbrzymi sukces transferowy. Oczywiście boisko zweryfikuje tych zawodników, natomiast i tak samo mamy mieszane uczucia po meczach kadry, bo tak jak Szymon Sobiech pokazał się z bardzo dobrej strony w kadrze B i oglądaliśmy te mecze i wyglądał bardzo, bardzo przyzwoicie, tak Hubert Ołak na tej kadrze miał olbrzymie problemy i tutaj był pewien niepokój, natomiast no, odcinamy tą grubą kreską to, co było na kadrze. Hubert jest u nas w drużynie, już ciężko pracuje nad zbudowaniem tej formy. Trochę jego rola się zmieni, ponieważ przyjdzie zawodnik obcokrajowiec na jego pozycję. Natomiast liczymy, że obaj, znaczy nie tylko obaj, cała trójka zawodników, w tym naszych dwóch młodzieżowców, wydatnie pomogą w grze drużyny. Trzeci młodzieżowiec na samym końcu zamknął nasz skład, czyli młodzieżowy, czyli Aleks. On nie lubi, jak się mówi mu Aleks, a chce, żeby mówić mu Sasza, więc powiemy Sasza Griszczuk. Bardzo zdolny chłopak, który może grać na pozycji 4 i 5. Przyjechał bardzo dobrze przygotowany, obdarzony bardzo dobrym rzutem. Wiadomo, nazwisko zobowiązuje, także jego też IQ koszykarskie odziedziczone, mamy nadzieję. I tutaj rozszerzy nam rotację na pozycji młodzieżowca, co może zmienić całkowicie ustawienia boiskowe, ponieważ jest to zawodnik, tak jak powiedziałem, na pozycji 4 i 5. Jak ręka ułożona na Gutatu i trójka, to możemy być spokojni. Został Max Zagórski, został Michał Jankowski, o Hubercie Ołaku już mówiliśmy wcześniej. No i doszło dwóch zawodników, których podobrałeś trochę twojemu przyjacielowi Stych, Tomkowi Jagiełce, Patryk Stankowski i Radek Trubacz. No tak, nigdy tego nie ukrywałem, że przyjaźnię się z Tomkiem i tak jest nadal, tak nadal będzie. Co do samych zawodników, to wiadomo, że to jest czysty biznes i tutaj nikt nie patrzy na koneksję czy na przyjaźń. Byli wolni na rynku, nie mieli kontynuacji swoich umów. Także wyraziliśmy zainteresowanie Radkiem Trubaczem. Interesowaliśmy się tak naprawdę już od trzech sezonów. Patryk Stankowski to jeden z lepszych, jeśli nie najlepszych graczy na pozycji numer 2 w Polsce. Co prawda nie jest już młodzieżowcem, teraz musi wejść trochę inne buty. Natomiast liczymy, że jego rozwój i kontuzja niewielka, którą miał w tamtym roku, nie zaburzy tego pięcia się w górę. I tak jak powiedziałeś, pomoże wydatnie zespołowi. Wymieniłeś tak naprawdę 9-10 graczy z nazwiskami, także tutaj robi się naprawdę ciekawy zespół w Krośnie i stąd też chcemy włączyć się do walki o najwyższy cel. Michał, na spotkaniu integracyjnym powiedziałeś otwarcie i też tego nie ukrywasz, że celem zespołu jest walka o najwyższe cele, walka o awans. No i powód do ekstraklasy, czyli czegoś, co ty osobiście miałeś okazję zasmakować i sam przeżywać jako trener, awansu do ekstraklasy. Mówiłeś też przed chwilą o tym, że zespół jest ambitny, młody, 10 nazwisk takich, które nie są anonimowe, jeśli chodzi o koszykówkę, przynajmniej na poziomie pierwszej ligi. Czy ten zespół w twojej opinii jest zdolny do tego, żeby wybić się o pierwsze miejsce? Tak, przychodząc do klubu 3 lata temu, tak naprawdę trzeba było wiele zmienić i budować to od podstaw. Dzisiaj klub jest bardzo stabilny organizacyjnie i finansowo. Stąd mogliśmy sobie pozwolić na zakontraktowanie bardzo dobrego trenera i to on jest pozycja wyjściowa do wszelkich dywagacji, celów i naszych ewentualnych sukcesów. To był proces i tak jak powiedziałem wcześniej, udało nam się przedłużyć trzech chłopaków z tamtego roku, dołożyć bardzo dobrych graczy na wszystkich pozycjach, plus pozyskać Amerykanina, który mamy ogromną nadzieję będzie strzałem w dziesiątkę. Więc tak, cel jest awans do ekstraklasy. Znamy siłę poszczególnych drużyn. Oczywiście wiemy, że faworytem ligi będzie Astoria Bydgoszcz i Kociewskie Diabły. Natomiast też znamy swoją siłę. Będziemy ciężko pracować, żeby być na koniec rundy zasadniczej w pierwszej czwórce. A jak już tam będziemy, oczywiście będziemy chcieli
zagrać o pełną pulę. Na spotkaniu integracyjnym, tak, powiedziałem oficjalnie, publicznie zawodnikom, że koncepcja budowania zespołu była taka, że chcemy zawodników, którzy chcą coś wygrać. Nie chcemy zawodników, którzy tylko przyjdą, będą chcieli trenować i odcinać w krośnie kupony. Oraz chcieliśmy wojowników. Powiedziałem im, że są to wszyscy zawodnicy, którzy w naszym mniemaniu mają przysłowiowe jaja, którzy nie boją się wygrywać, nie boją się zagrać o pełną pulę. Też wódz naczelny, czyli Eddie jest tym człowiekiem w moim mniemaniu, który może poprowadzić ten zespół do awansu i krok po kroku będziemy to budować. Oczywiście praca lubi ciszę, oczywiście chcemy w tym wszystkim być w miarę skromni, natomiast też musimy mówić publicznie, mówić uczciwie, że naszym celem nie jest bycie na 5., 6., 3., 4. miejscu, tylko naszym celem jest wygrać ligę, bo trzeba w sporcie mieć ambicje i my te ambicje mamy i chcemy to zrobić. Michał, trzeba też powiedzieć o tym, że też mówię, że te 3 lata, kiedy wróciłeś do klubu, to szereg różnych zmian takich organizacyjnych, stabilizacji też finansowej, ale każdego roku dokładany jest jakiś tam jeden element tej układanki. W tym roku udało się też również dołożyć ten element, jeśli chodzi o pełne szkolenie młodzieży. Rusza druga drużyna, czy drużyna młodzieżowa, która wystąpi w trzeciej lidze. Tak, chcemy, żeby klub to nie był tylko klub seniorski, ale żeby to była młodzież. Myślę, że bez młodzieży, bez struktur organizacyjnych szkolenia młodzieży nie ma profesjonalnie działającego klubu. Dzisiaj mamy tak naprawdę 4 grupy nierozgrywkowe w Akademii Koszykówki, Junior Basket Krosno. Mamy grupę do lat 11, 13, 15 i 17 w Miejskim Ośrodku Sportu i Rekreacji. I udało nam się wystartować w tym roku w trzeciej lidze koszykówki, w której to będziemy grać juniorami plus 3 zawodników, którzy dostaną mniejsze minuty, czyli 2 naszych najprawdopodobniej wychowanków, plus jeszcze 1 chłopak z Przemyśla, będą mogli spokojnie się ogrywać i być gotowym w każdej chwili, żeby wejść i dostać minuty w pierwszoligowym zespole, ponieważ bez grania boiskowego bardzo ciężko jest wejść zawodnikowi i pomóc drużynie na tak wysokim poziomie, ale to nie tylko Akademia Koszykówki czy Szkolenia Młodzieży, ale i ludzie, którzy pojawili się w klubie, czyli Hubert Kotarski, media manager, czy nowy trener od przygotowania fizycznego, czy asystent trenera. To są ludzie, którzy budują ten klub, bez których ten klub nie mógłby funkcjonować na co dzień. Oczywiście nie możemy zapomnieć na koniec o prezesie Andrzeju Florku, który powrócił do klubu, z czego jesteśmy bardzo szczęśliwi, już w bardzo dużym stopniu nam pomaga, więc znów ten klub przypomina klub sprzed lat, znów jesteśmy mocni organizacyjnie na boisku i poza nim i wszystkie ręce na pokład, musimy to zrobić, chcemy, żeby kibice wypełnili tą halę, żeby te mecze były ciekawe dla ludzi, żeby znów w Krośnie zagościło białe szaleństwo i żeby znów był w Krośnie duży wynik sportowy. Do tego zmierzamy. Też takim spoiwem i klaunem jest człowiek, którego nie wymieniliśmy, który też wraca, też zasmakował smaku awansu z tobą jako trenerem, czyli Szymek. Szymek Jaworski, który po grze w drugiej lidze, między innymi u Krzyśka Kalinowskiego w Białymstoku, wraca do Krosna, no i też będzie dwóch rodowitych Krośnian, Michał Gomułka. No tak, cieszymy się, bo byłoby głupotą nie sięgnąć po tego chłopaka, gdzie taka okazja się nadarzyła. To jest chłopak, który w swojej grupie drugiej ligi wybrany był do pierwszej piątki tej grupy. 16 punktów na mecz i duże minuty w Białymstoku mojego prywatnie kolegi Krzyśka Kalinowskiego znamionują to, że on jest przygotowany, żeby nam pomóc. Myślę, że nie będzie tylko statystą, ale i dostanie swoje szanse w pierwszej lidze. Na to osobiście liczę i cieszymy się z tego powrotu do Krosna. Michał, możliwość zobaczenia drużyny pierwszy raz na takim oficjalnym turnieju czy oficjalnych grach sparingowych to ostatni weekend wakacji, czyli chwilę przed rozpoczęciem roku szkolnego, turnieju Puchar Prezydenta Miasta Krosna, czyli taki turniej, który od wielu lat wpisał się w kalendarz tych przygotowań koszykarskich. Kto wystąpi? Te przygotowania są w tym roku fajne dla kibiców krośnieńskich, ponieważ tak naprawdę będą 2 duże turnieje w Krośnie. 1-3 września, czyli tak naprawdę pierwsze otwarte gry
dla kibiców sparingowe to my, GKS Tychy i Rosa Radom, czyli tak naprawdę trzy drużyny, które powinny liczyć się w pierwszej ósemce tej ligi. Następnie jedziemy na turniej do Tychów, ale już tydzień później, czyli 15-17 bodajże września, to tydzień przed ligą, to Mistrzostwa Podkarpacia, które w tym roku przypadły nam zorganizować. Też bardzo mocny poziom, ponieważ dzisiaj drugoligowa Resowia wygląda jak pierwszoligowy zespół, przynajmniej na papierze. Dodatkowo Polonia Przemyska, która wywalczyła awans do pierwszej ligi, i my i ekstraligowy Sokół Łańcut, więc tych meczy już sparingowych dla naszych krośnieńskich kibiców w tym roku będzie dużo i wszystkich serdecznie zapraszam do kibicowania.